Granzej Breach, czyli przedostatnia już misja w Black. No cóż, powoli, nieuchronnie zbliżamy się do końca tej bardzo fajnej gry. We lost a lot of good people. Battle school buddies, weren't they? Yeah. Your team was ordered back after the mission. McCarver convinced you otherwise? Yes. You had nothing to do with it. Yes. I mean, no. You're fucking with me. So which is it? We all agreed to go after Lennox. But Sergeant Solomon wanted out. He didn't take much persuading. Lennox needed to be stopped. He wasted my friends. So, what was the plan? We gotta get to the other side of that bridge. Prepare to advance. Drop everything that moves. I don't want to rain on your fucking parade, but how the fuck are you planning to get by all those swinging dicks? By asking politely, how the fuck do you think? Now get ready to move. No, chyba już przestali gadać. No cóż, w tej misji jest, co jest fajne, to wam powiem, to są na pewno bardzo fajne widoczki. Most sam w sobie też jest całkiem niezłą lokacją, jeśli chodzi o rozpierduchę. Zresztą sami zobaczycie, wszystko pokażę, także spokojnie. W międzyczasie poruszamy się tutaj na początku bardzo powoli, gdyż zaraz po wyjściu mamy dwóch patałachów. O, tam już jednego widać. Drugi powinien przyjść ze strony prawej, możecie ich załatwić po cichu. Ale niekoniecznie. Widzicie ten samochód? No. Jeszcze ktoś ma jakieś wąty? O! Headshot. No i po co się trzeba było się tak awanturować? Trzeba było się tak awanturować? Dobra. See you assholes on the other side. Powolutku wychodzimy tutaj. O, tak wygląda sam most. Tam jest szmaciarz. Pierdzielony. Żeby było śmieszniej, możecie wchodzić... O rany, przestań się tam wydzierać. Żeby było śmieszniej, możecie wchodzić właśnie na te tutaj przęsła do góry. Możecie ich ostrzeliwać z góry, co jest nawet wskazane. Wiesz, jak widzicie, jest całkiem niezły widok na przykładowo ten autobus. Ale też nie tylko. Ale w każdym razie. Warto wchodzić też na górę, bo można tutaj znaleźć kilka ciekawych rzeczy. Między innymi amunicję, granaty albo jakieś giwery. W tym bonusową, tak. Dobra, co tam na dole słychać? To szmaciarz. Ups, amunicja się kończy. Jak widzicie,
nie jesteście w tej misji sami, macie do pomocy dwóch koleżków z drużyny, są dosyć przydatni, nawet nieźle strzelają. Także, zresztą tutaj, w tej misji każde wsparcie się przyda. Przeszukujcie te autobusy, tak samo tak jak właśnie te przęsła na górze, gdyż możecie znaleźć, o, proszę bardzo, amunicję, jakieś bandaże, czym podobne rzeczy, apteczki. Się wszystko przydaje, to jest dosyć, to jest krótka misja, ale jest dosyć ciężka. Już zdechłeś? No. To jest krótka misja, ale dosyć ciężka z racji tego, że są tutaj... po połowie misji pojawiają się panowie... Dobra, zdjęty. No. Przerwali mi bezczelnie. Po połowie misji pojawiają się panowie z tarczami. Tak, jest ich więcej niż jeden. Tak. No i są panowie z RPG. No i ciężkie karabiny maszynowe już na samym początku nas witają, także... Jak widzicie, ubaw popachy. W międzyczasie, mówię... Biegajcie sobie wszędzie, gdzie się tylko da. Zaglądajcie w każdy kąt, z racji tego, że znajdziecie sporo fajnych rzeczy. Podmosty... Znaczy, pod most też proponuję schodzić. Zresztą pod mostem znajdziecie kilka fajnych dodatków, między innymi jeśli ktoś chce przejść grę mając na koncie wszystkie 100, znaczy, wow, następny, mając na koncie 100% znalezionych tych wszystkich itemów, tak, intel objektivów, recon objektivów i tych innych, to tutaj znajdzie ich dosyć sporo. Zresztą wszystko pokażę, tak. Tak jak w poprzednich misjach. Już? Zdechłeś? No. Wszystko pokażę tak jak w poprzednich misjach, gdzie co znaleźć, więc spokojnie, bez paniki. Ze wszystkim zdążymy. Okej, okay, w momencie gdy rozwalicie tą blokadę tutaj... Coś tu jeszcze jest? Nie. Za tym murem uważajcie. Właśnie, dokładnie. Za tym murem uważajcie. O, N249. Wasz bardzo dobry przyjaciel w tej misji. Pamiętajcie, żeby celować nim nisko, gdyż nawet przy krótkim przytrzymaniu bardzo wysoko wędruje. A wy co tam się? Wow! RPG. No to zaczynamy balankę. No ja wiem skąd. Poszedł z lewej strony. No. To lekko pozamiataliśmy. Jeśli dobrze przycelujecie... O właśnie. Tam jest pacjent. Możecie go... O! Właśnie o to mi chodziło. Jeśli dobrze przycelujecie, zza tego muru możecie ściągnąć tego pacjenta z RPG, więc nie będziecie się narażać na bezpośredni ogień z jego strony. Po przejściu przez murek szorujecie tutaj. Nie wdajecie się z nimi w walkę, tylko szorujecie tutaj. A może jednak nie? Chyba nie ta strona. Sorry, chyba mi się przęsła porąbały. Tam są granaty. Dobra, już się nie będę po to wracał. A tu nic więcej nie ma. Orzesz ty w mordę. Ty szmaciarzu. Jak on tu przylazł w ogóle? Jak on śmiał w ogóle przyjść? Sorry, przesła mi się porąbały. He. Zaszalejemy. Chowamy się za obiektami. O, gościu z shotgunem.
Zapomniałem o nich wspomnieć, tak. Nie szkodzi. Jak widzicie,